Dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny dzień poszukiwań w północnej elipsie spadku meteorytu Pułtuskiego. Dzisiaj ponownie będę testował cewkę 13,5 cala firmy MAS. Cewka po pierwszych dniach testów wykazała się bardzo fajnymi właściwościami. Zbiera bardzo duży odcinek, jeśli chodzi o średnicę, około 10 cm dookoła, więc jest bardzo fajna. Jest głęboka, dużo głębsza od cewki fabrycznej, bardzo stabilna. Dzisiaj przyjechałem w takie troszeczkę miejsce trudno dostępne, ale udało mi się dojechać bocznymi drogami. Za mną zostało wycięte nabrzeże, które w ciągu sezonu jest bardzo trudno dostępne, dlatego postanowiłem tu przyjechać, sprawdzić to miejsce. Jest to jedyna okazja. Potem pojadę troszeczkę dalej, gdzie też będę chodził w terenie troszeczkę zakrzewionym, zadrzewionym. Troszkę będzie łąki. Pogoda jest fajna, jest świeci słoneczko, są chmurki, chociaż jest dość rzeźko, bo około 8 stopni Celsjusza. Ale dla poszukiwacza są to bardzo fajne warunki, bo nie jest gorąco, nie ma dużego wiatru, także jest super. Przystępuję do poszukiwań. Ponieważ teren, w którym obecnie szukam, jest dość trudny, jest mocno zmineralizowana ziemia, dużo śmieci, postanowiłem dostroić wykrywacz do gruntu, a tony ustawiłem na monety 1. Wykrywacz daje obecnie bardzo fajny dźwięk, jest stabilny w gruncie, praktycznie nie ma żadnych sygnałów od śmieci od gruntu. Natomiast jeśli chodzi o obiekty takie jak rudodarniowa, daje podwójny dźwięk. Lekko ignorujący, no ale tak ma dawać. Natomiast jeśli chodzi o kamienie magnetyczne, nawet z bardzo dużej odległości, daje wyraźny, stabilny dźwięk. Na ID mamy 84, bardzo duża wysokość, podobnie nad meteorytem. A teraz chciałbym Wam pokazać, jaki stabilny jest wykrywacz podczas przejścia przez ścieżkę między sznurkami. Został dostrojony do gruntu, jak wspomniałem. No i idziemy i sprawdzamy. Mam nadzieję, że wiatr się nie nagra, bo jednak jest. Także zobaczymy. Ale zwróćcie uwagę, jaki jest cichy, stabilny wykrywacz. Dostrojony do gruntu. Tu jest naprawdę bardzo trudny grunt. Bardzo zmineralizowana ziemia. Dużo śmieci, różnych odłamków. Tutaj toczyły się bardzo duże boje między Niemcami a Rosjanami. Oprócz tego były jeszcze inne bitwy, jak napoleońskie. Części od maszyn rolniczych, naprawdę tu jest naprawdę wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Mimo to po dobrym ustawieniu, dostrojeniu, wykrywacz jest stabilny. Mimo to ma zasięg. I w takich warunkach komfortowych można sobie chodzić cały dzień. Człowiek nie słyszy zbyt dużej ilości dźwięków, nie jest zmęczony. Ale mimo to jest zasięg i jeżeli trafimy na interesujący nas obiekt, czyli kamień magnetyczny lub meteoryt,
Wykrywasz za nam konkretny sygnał. Pokażę ID. W moim przypadku najważniejszy jest sygnał. ID może być mylące. Dlatego ja jestem trochę takim gościem, który lubi analogowce. Biorę dużo na słuch. Więc dla mnie dźwięk jest najważniejszy. Jeżeli mam dźwięk bardzo już czytelny, ale nawet cichy, to sprawdzam takie rzeczy, bo no być może, że może być tylko róża darniowa lub jakiś inny zardzewiały przedmiot, jakiś odłamek, ale warto wtedy go sprawdzić. Także nie omijam nawet cichych sygnałów. Natomiast pojedyncze dźwięki, które się wydobywają obecnie z wykrywacza, są tak delikatne, że nie przeszkadzają w poszukiwaniach. Oczywiście jest włączona dyskryminacja prawie na całym żelazie i na kolorze. I tylko na niewielka część jest włączona, jeśli chodzi o kamienie magnetyczne. Jeżeli napotkamy obiekt typu kamień magnetyczny, wykrywacz daje nam podwójny dźwięk. Bardzo łatwo go odróżnić od pojedynczych dźwięków od ziemi lub dyskryminowanych obiektów. Jeżeli włączylibyśmy jeszcze SAT, włączylibyśmy statykę chodząc w miksie, ale z dyskryminowanymi wszystkimi numerami, jak wcześniej wspomniałem, wykrywacz bardzo fajnie się zachowuje, ponieważ daje sygnał od innych obiektów, które znajdują się w ziemi, ale tylko ten dźwięk, który jest od statyki. Nie daje nam dźwięku od numerów, które zdyskryminowaliśmy. Natomiast jest to o tyle fajne, że nieco podbija czy wyprzedza sygnał meteorytowy i daje nam bardzo fajną identyfikację obiektu, który znajduje się w ziemi. Czasami może pomóc przy eliminacji maskowania. Jeśli ktoś jest bardzo dociekliwy, może taki przedmiot wykopać, sprawdzić, czy nie maskuje go, czy nie maskuje on na przykład meteoryt, czy jakiś inny kamień magnetyczny. Za chwilę włączę taką opcję, żeby Wam pokazać, że przy tych ustawieniach dostrojenia do gruntu, ale z włączoną statyką, będziemy otrzymywali fajne sygnały, ale wykrywacz będzie nadal stabilny. Kończę ścieżkę i przełączam na inne tryby. Włączyłem teraz tryb mieszany i daje taki fajny sygnał na większej wysokości czy głębokości. Już wchodzi w dynamikę, ale słychać tryb statyczny. Jeżeli przejedziemy już bezpośrednio nad obiektem, mamy podwójny sygnał z kanału dynamicznego i statycznego, co przy małych meteorytach, takich jak ten na przykład, może mieć znaczenie, ponieważ kanał statyczny może nam podpowiedzieć i wyprzedzić kanał dynamiczny i wtedy jesteśmy w stanie łatwiej ten obiekt namierzyć, zlokalizować, a może nawet znaleźć. Teraz przejdę na ścieżkę i zobaczymy, jak się to zachowuje podczas przejścia kolejnej ścieżki. Będziemy słyszeli sygnały z kanału statycznego, z dynamicznego praktycznie nie powinno być nic, no chyba, że trafimy na konkretny obiekt. Także zaczynam ścieżkę. Słyszymy statykę. Nie jest to obiekt typu kamień magnetyczny. Nie otrzymujemy informacji z kanału dynamicznego. Nie otrzymujemy ID. Ale wiemy, że tu jest jakiś obiekt, który może nam przemaskować meteoryt. Niekoniecznie, ale może. Gdybyśmy chcieli dokładnie sprawdzić, trzeba byłoby taki obiekt wykopać i sprawdzić, czy obok niego nie leży meteoryt. No oczywiście jest to stosunkowa praca, bo na tak
dużych łąkach, na tak dużych areałach, które ja przerabiam, a jest to lipca około 10 km na 30, to wyobraźcie sobie, jaka to byłaby żmudna praca. No ale jest taka możliwość, jeśli ktoś jest bardziej dokładny niż ja. W każdym razie lecimy dalej. Na razie jest cisza. Na pewno będą się pojawiały sygnały od innych obiektów. Będą podawane informacje ze statyki, ale z dynamiki nie. No chyba, że będzie to kamień magnetyczny lub meteoryt. No teraz trafiłem akurat na dość spokojne miejsce. Tu jest jakiś obiekt. Idziemy dalej. Ale były miejsca, że bez dostrojenia do gruntu wykrywacza było to bardzo trudne. Jest tutaj bardzo dużo takich drobnych przedmiotów, mocno przerdzewiałych. Trudny grunt, mocno zmineralizowana ziemia. Oczywiście można chodzić na gruncie fabrycznym. Jest nieco więcej sygnałów. Wykrywacz odzywa się częściej. Dyskryminuje te przedmioty oczywiście, ale trzeba by więcej poświęcić czasu zarówno słuchając, jak i patrząc na wyświetlacz, a jednocześnie no, trzeba by sprawdzać, trzeba by dziobać, kopać. Także wolałem go dostoić do gruntu. Niewiele się zmniejszył zasięg, naprawdę niewiele. Także jestem bardzo zadowolony. No dużo daje tutaj ta duża cewka, która jednak ma duży zasięg. To jest już pinpoint. Nie jest pokazywany numer, ponieważ jest to dyskryminowane. Statyka. No i tak to wygląda. Myślę, że jest to fajna metoda nie tylko do monet, kolorów, depozytów i innych tego typu obiektów, ale również do meteorytów. A w szczególności do meteorytów żelaznych typu Morasco. Ja również jeżdżę. Ale o tym już opowiem w innym odcinku konkretnym, konkretnie z miejsca Poznania, czyli z Morasca. Pierwsze testy przeprowadziłem na meteorycie Morasco tym wykrywaczem. Zasięg około 70 cm na meteoryt wielkości jajka, więc bardzo ładny. Także jestem bardzo z wykrywacza zadowolony, szczególnie z tej dużej cewki. Chociaż mała też sobie nieźle radzi. Tu mamy jakiś płytko zalegający obiekt. No, żeby go sprawdzić, trzeba byłoby przejść w inny tryb. Mamy podpowiedź z dynamiki 19. Na plusie oczywiście. Idziemy dalej. Także do Morasca jeszcze powrócę w innych filmach, a przechodząc dalej do Półtuska, testuję wykrywacz na różne możliwości. Myślę, że zajmie mi to około pół roku, rok, zanim go dokładnie poznam, wyczuję i będę mógł go do każdego gruntu, do każdego terenu go dostosować. Będę testował jeszcze cewkę Goliata, nieco większą od tej 15-calową. Również 19. Dla tych, którzy chodzą w kolorach, informacja ustawiona od 0 do 120 i był numer 19. Idziemy dalej. Za chwilę kończę tą ścieżkę i powrócę do poprzednich ustawień, ale jest to bardzo fajny tryb, w którym można spokojnie chodzić. Mam dość słabą baterię, dlatego zależy mi, żeby to wyeliminować, żeby mi ten dźwięk tej baterii nie czerpał, bo do wieczora mam jeszcze trochę czasu, a nie mam już baterii. Także przechodzę z powrotem do poprzedniego trybu i kontynuuję poszukiwania. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Mogę powiedzieć po dzisiejszym dniu, że
po raz kolejny cewka masy 13,5 cala sprawdziła się. Ma bardzo ładny zasięg, jest stabilna, nie wzbudza się, ma bardzo duże pole odmiatania, także no bardzo fajna cewka. Nie udało mi się wprawdzie dzisiaj znaleźć meteorytu, ale jestem zadowolony, chociaż zmęczony, ale udało mi się zrobić spory kawał. No i teraz będę już konsekwentnie szukał, ale jeszcze mam w ramach testu cewkę Goliata. No i zobaczymy, jak ona będzie się też sprawowała. Także dziękuję za dziś i do zobaczenia.